To było wspaniałe pożegnanie karnawału i wyjątkowy muzyczny wieczór. Razem z Filharmonią Kameralną imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży wystąpił wirtuoz skrzypiec Bogdan Kierejsza, prezentując swoje Violin Symphony Show. Ten koncert jest dla mnie bardzo wyjątkowy i szczególny, bo tak naprawdę ja na ten koncert czekałem tutaj w Filharmonii. No w Filharmonii nie było, ale w ogóle na tego typu koncert w Łomży przynajmniej ze 43 lata, bo pamiętam, że jak zacząłem naukę w szkole muzycznej tutaj w Łomży, to sobie myślałem, Boże, czy ja kiedyś tutaj gdzieś zagram jakiś koncert Filharmonii i ten koncert się ziścił właśnie w tej chwili. Szkoda, że w takim smutnym dniu, kiedy się na świecie takie rzeczy dzieją, ale mam nadzieję, że przynajmniej dla tych ludzi, państwa, którzy będą tutaj na publiczności, będzie to jakaś odskocznia po prostu tego, taka od smutku, żeby troszeczkę zapomnieć i przenieść się w jakiś piękny świat muzyki i skrzypiec. Żegnamy karnawał, myślę, że wystrzałowo, dlatego że repertuar jest naprawdę iście energetyczny, energetyzujący. No, utwory z całego świata, z różnych kultur, z różnych stylów muzycznych. To jest mieszanie różnych stylów muzycznych i również różnych miejsc za kątek świata. Także to będzie taka podróż skrzypcowa po całym świecie. Te skrzypce ich porwały i nawet, co jest największym szczęściem dla mnie, zdarzały się sytuacje, to dosyć często, że ludzie podchodzili po koncercie i mówili, panie Bogdanie, ja nie lubiłem skrzypiec, albo na przykład nawet było, ja nienawidziłem skrzypiec, albo nienawidziłam skrzypiec, a teraz po pana koncercie ja kocham skrzypce. To takie rzeczy, takie wyrazy uznania są dla mnie no, najwyższym rodzajem szczęścia artystycznego. Spotkanie z Bogdanem Kierejszą było prawdziwie gorącą podróżą przez najwspanialsze zakątki świata, znakomicie zaaranżowana i poruszająca wszystkie struny wrażliwości. A już 10 marca Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży zaprasza na koncert z życzeniami dla pań, podczas którego zaśpiewa tenor Nazarii Kahala z Ukrainy, a zagra saksofonista Łukasz Dyczko. Orkiestrę natomiast poprowadzi Orgai z Izraela.